Siemanko, z tej strony JMZ. Witam Was w kolejnym poradniku, już którymś z kolei. Dzisiaj tak pokrótce poruszymy sobie temat suszarni, która niedawno wyszła ode mnie i od VN-a, Shardiego tam współautorach. Oczywiście serdecznie pozdrawiam. I tak pokrótce omówię sprawę, jak co działa, jak co pozmieniać, bo co po niektórzy się pytali. Dlatego może bez zbędnego przedłużenia na wstępie przejdę do tego, do sedna, co bym chciał pokazać. Więc tak jak widzicie, tak się prezentuję. Link pewnie podrzucę Wam też w opisie filmu standardowo. Dlatego jeżeli już sobie modyfikacje pobraliście, myślę, że tego pokazywać nie trzeba. Jeżeli już moda macie pobranego, no oczywiście wypakowujemy je. Wypakujemy sobie go. Ale z tego co kojarzę, ja już go zdążyłem sobie wrzucić właśnie do modów, więc wypakowany folder wrzucamy do modów. Pamiętajcie, że jeżeli sobie go edytujecie i zostawiacie go rozpakowanego, to usuńcie sobie zipa, jeżeli macie również w modach, bo wtedy nie zapiszą Wam się zmiany w wypakowanej wersji. Może na początku pokażę Wam, jak podmienić sobie teksturki, bo niestety, żeby modyfikacja wyszła również na konsolę, musiałem podmienić logo Baltic Gazu na Lizarda, ale już pokazuję Wam, jak to zrobić. Wrzucam Wam oczywiście w opis link do tekstury z zmienionym logiem. Jedynie co wystarczy zrobić, wejść sobie w folder Textures i podmienić plik. Nic bardziej prostszego. Także kiedy tekstury mamy zmienione, to może kilka słów na temat cen, zanim wejdziemy do gry. Na temat cen wysuszonej kukurydzy. Kilka osób mi pisało, że ceny są niższe niż na przykład mokrej, świeżej kukurydzy. Owszem, jeżeli ktoś sprawdzał na zmodyfikowanej mapie, na mapie z modów, no to może tak się zdarzyć. Ja sprawdzałem na Elm Creeku, chyba tak się ta mapa nazywa. No i ta cena jest o 300 euro wyższa od tej standardowej kukurydzy. Więc jak to sobie zmienić? Wystarczy, że wejdziemy... może nie pokazałem. Folder Field Types. I dalej Field Types XML. Otworzymy sobie to za pomocą notatnika, czy zresztą odpada plus. I jak widzicie, mamy field type od Dry Maze'a. I wystarczy, że zmienimy sobie wartość price per liter, na przykład na 600. No to już będzie troszeczkę więcej. Tak jak mówiłem wcześniej, było to przebicie 300 euro nad mokrą kukurydzą. Zobaczymy, jak to będzie się teraz plasować, kiedy zmieniłem to o 0,2 wartości. Tego nie musimy zmniejszać, to po prostu są w każdym miesiącu wahania cen. Więc może kiedy mamy to tak testowo zmienione, to przejdziemy sobie od razu do gierki, dlatego słyszymy się już w grze. Ok, także widzimy się już w grze. Jak widzicie, również po bluzie, zapraszam na poprzednik poradnik z własnymi ubraniami. I jak widzicie, logo mamy już zmienione. I może od razu, bez zbędnego przedłużenia, przejdziemy sobie do tego, jak ta suszarnia w ogóle działa, bo tutaj dla troszeczkę większych laików farmingowych może to sprawiać kłopot. Nie wiem, ale przy okazji tego filmu od razu Wam to pokażę i od razu może zobaczymy sobie na ceny, jak to w tym momencie wygląda. Jak widzicie, największa cena 761 i zobaczymy teraz na cenę suchej kukurydzy 1200. Wcześniej, jak mówiłem, 300, teraz 500 euro. Więc jeżeli ktoś gra na zmodyfikowanej mapie i ta sucha kukurydza jest tańsza, no to 3 sekundy i tak naprawdę cenę można sobie podbić bardzo łatwo. Tak jak mówiłem, ja to sprawdzałem typowo na Elm Creeku, więc no wszystkie ceny zależą od tego, jak autor mapy je zmodyfikuje. Dobra, przejdźmy sobie może do samej obsługi suszarni. Także co potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy przyczepę i potrzebujemy tą przyczepę z mokrą kukurydzą, więc ja sobie pozwolę to napełnić. Okej.
Mamy przyczepę z mokrą kukurydzą, weźmy sobie drugi ciągnik i potrzebna nam jest przyczepa, aby przewieźć gaz, żeby przewieźć propan. A więc do tego będzie nam potrzebna zmodyfikowana któraś z przyczep, która jest w paczce i mamy je w kategorii narzędzia oraz różne. Weźmy sobie tą średnią. Ops, podczepmy sobie, może załączę hudy. Podczepmy sobie ją od razu. I tak, co jeszcze ważne, oprócz suszarni, jeżeli stawiamy sobie suszarnię, ona jest w produkcjach i w fabrykach i znajduje się ona tutaj. Jeżeli sobie stawiamy suszarnię, to od razu postawcie sobie zbiornik na propan. Bez niego ani rusz. Jest to zbiornik, który przechowuje nam ten gaz, który jest potrzebny do jakby ogrzewania, do uruchamienia generatora, po prostu do działania suszarni. Jeżeli później nie chcecie sprzedawać tej suchej kukurydzy w tym budynku poprzez przestawienie typu produkcji, to macie również punkty skupu. Jak widzicie, polska suszarnia kukurydzy, macie 3 zmienione punkty skupu, w których możecie tą suchą kukurydzę sprzedać. Myślę, że to by było na tyle z takich dodatków. A więc tak, pierwsze co sobie zrobimy, to może jedźmy do naszego postawionego silosa, zbiornika na gaz. Ok, i może aktywuję wam od razu, żeby wszystko było widoczne, aktywatory, wszystkie informacje, jak widzicie, albo nie widzicie. W tym momencie nie jest nawet pokazane, dobra, nieważne. Podchodzimy sobie tutaj, kupujemy 5000 litrów i możemy sobie napełnić naszą przyczepę. Okej, może w międzyczasie, jak sobie będzie to tutaj się napełniało, to od razu zawieziemy do środka kukurydzę. Myślę, że tu większej filozofii w tym nie ma, po prostu wjeżdżamy sobie do środka. Mamy tutaj przyszykowany syp, przyszykowany, że tak powiem, silos podziemny. I po prostu wysypujemy sobie do środka mokrą kukurydzę. Dobra. Możemy od razu podjechać dalej, ponieważ tutaj znajduje się wysyp naszej już przerobionej kukurydzy, albo tej mokrej. Jakbyście chcieli jednak mokrą odebrać stąd, to możemy ją cały czas stąd odebrać, jeżeli nie jest ona przerobiona, jak widzicie. Troszeczkę tutaj tej suchej kukurydzy mam, ale pokażę wam od A do Z, jak to ogarnąć sobie. Dobra, mamy tutaj pełny zbiornik, dlatego podjeżdżamy pod miejsce wyładunku tego gazu. Włączę jeszcze F1, czyli okno pomocy. Jak widzicie, zaraz się nam pojawi opcja wyładunku, dlatego wyładowujemy gaz. Akurat u mnie chyba jest pełny zbiornik, dlatego tylko troszkę tego zleciało. Ok, w tym miejscu jest opcja zarządzania punktem produkcyjnym. Można oczywiście wejść też w menu i tutaj jest tak samo. Jedyne co nam teraz pozostało, jeżeli mamy wsypaną kukurydzę, jeżeli mamy wsypany wlany propan, to po prostu załączyć. Nic więcej nam nie pozostaje teraz jak czekać. Mamy standardowo 3 tryby produkcji, czyli jest to przechowywanie, sprzedaż i dystrybucja. Jeżeli ktoś chce postawić dodatkowy punkt skupu, no to przechowywanie, a jeżeli ktoś nie ma tego punktu skupu, no to sprzedaż i ta kukurydza automatycznie się będzie sprzedawała. Dobra, jak widzicie, nie będzie to jakiś raczej długi proces. Jest to dosyć głośne i tutaj nam się będzie pojawiać nasza suła kukurydza, więc może przyspieszy nam czas. Ok, i z tego co widzę, jest już full. O, nawet brakło kukurydzy, więc nie full, a tam już się przelewa. Ale jedyne co nam pozostało, to po prostu wysypać na przyczepę
suchą kukurydzę. Tekstura się nie różni, tylko w prawym dolnym rogu jest tutaj różnica w ikonie. I to tak naprawdę byłoby na tyle. Teraz z tą kukurydzą można sobie jechać albo do silosa, przechowywać ją gdzie indziej, jeżeli tutaj wam brakuje miejsca, albo do punktu sprzedaży. A jeżeli nie, możemy zmienić opcję na sprzedaż. I przy przewijaniu czasu, jak widzicie, pieniążki nam wskoczyły. I za całą kukurydzę w tym momencie 19 tysięcy euro. Przy czym wcale zbiornik nie był pełny. Dobra, myślę, że jest to dość proste do ogarnięcia i tak na szybkości wytłumaczone. Myślę, że nic więcej dodawać nie trzeba, więc ja tego poradnika nie będę już przedłużał. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Jeżeli chcieliście tutaj dokonać jakichś zmian, to że je troszeczkę rozjaśniłem, szczególnie z tymi cenami. Także do zobaczenia na kolejnych poradnikach. Jeżeli się podobało, pomogłem, to zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia na kolejnych filmikach, live'ach i tak dalej. Trzymajcie się. Cześć.